Dzień dobry, przepraszam bardzo, TVB24. Ja mam do Pani takie pytanie. Tutaj podobno główną ulicą Myśliborza i innymi uliczkami o 4 rano często jedzie taka zamiatarka, która zamiata i bardzo hałasuje. Czy Panią to przeszkadza? Tam nieraz słyszę, nie, nieraz to nie. Ja słyszę, ja po prostu mieszkam na uboczu, w ogóle na uboczu, to tam tak troszeczkę te światełka migają, ale ja tam nie zwracam uwagi. Nie. Nie ma jakiegoś dużego hałasu? Nie, specjalnie nie ma hałasu dużego. Trzeba w dzień nie zamiecie, bo przecież jeżdżą samochody. Ja to w telewizji, w tej Myśliborskiej tam czytałam, że jakieś tam popisywane było, żeby przestali jeździć, ale wie pan, ja mówię, ja nie mieszkam tak jak tutaj ci na tych głównych ulicach, a on nadko mojej ulicy to daleko ten pan jeździ, to zamiatarko. To tylko światło w oknie widzę, jak mi tam miga. Ale no co mam powiedzieć, no specjalnie nie przeszkadza, no mój Boże. No W dzień nie zamiecie, bo popatrz pan, ile samochodów. Jest duży ruch. I chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. Tak jak panie widzą tu po prawej stronie, na tym płocie, wiszą jeszcze takie resztki plakatów. To są plakaty, nawet jak się dobrze przyjrzymy, to są jeszcze fragmenty takich plakatów wyborczych. One według prawa powinny być zerwane już bardzo dawno temu, a ciągle jeszcze wiszą. Co panie sądzą o tym? No nie, to nieładnie wygląda, bo to zwłaszcza... Zwłaszcza, że tu jest ulica główna, przyjeżdżają ludzie w ogóle z innych, z daleki są także z różnego miasta. To trochę nie jest takie fair. Nie, fair nie jest tutaj. To nie powinno tutaj być, to jest prawda tu. No nie, nie? Brzydko wygląda. Tutaj podobno ulicami Myśliborza o godzinie 4 rano, nawet główną ulicą jeździ taka zamiatarka do śmieci, która hałasuje. Niektórzy mieszkańcy narzekają, że jest hałas spać. Na ten temat właśnie, że ludzie, no, że nie mogą ludzie spać ani co. Ona powinna co najmniej od godziny 6. No właśnie. Tak, jak się już kończy o 22, przy do 6 rano, to jest cisza nocna. A nie o 4 rano, żeby ona pobudkę ludziom robiła. Tak. Bo tu panie przed chwilą mówiły, że ma to o tyle sens, że nie ma o 4 rano ruchu, no ale o 6 też nie ma ruchu, a ludzie już... Do godziny 8 co najmniej ruchu tak nie ma, to po godzinie 8 to prędzej ruch jest. Jak ktoś mieszka, załóżmy przy głównej ulicy, taka zamiatarka przejedzie, no to nie ma cudów, ta osoba się obudzi na pewno, bo to jest... Na pewno, tak, tym bardziej jak są małe dzieci, no, tym bardziej przy głównej ulicy mieszka moja babcia, no i też nieraz narzekała właśnie. No. I jeszcze jedno mam do Pani pytanie. Nie wiem, czy tam, gdzie Pani mieszka, istnieje taki problem, bo tu w Myśliborzu to jest problem widoczny. Mimo, że od wyborów upłynęło już znacznie więcej jak miesiąc, ja w tej chwili nawet nie będę liczył, to ciągle wiszą fragmenty takich plakatów wyborczych. O, tu widzimy pan Liberacki. To ktoś to powinien zdjąć. Według prawa po miesiąca ciągle wiszą, prawda? Oczywiście, to wszędzie tak właśnie, te plakaty w ogóle nie powinny wisieć. Już tam mieć nawet wcześniej jak miesiąc czasu, ale no wiszą, to nie powinno, to powinien w ogóle ktoś się tym zająć. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, czyj to jest obowiązek, tylko no... Tak. Znaczy mi się wydaje, że to chyba jest obowiązek wyborców, kto to nakleił, to powinien to i sprzątać. Im się chce naklejać, a potem się nie chce... Dokładnie, tak jest. Podobno o 4 rano ulicami Myśliborza, nawet główną ulicą, jeździ taka zamiatarka, która hałasuje. Tak mieszkańcy tutaj nam zgłaszają telewizji. Czy Państwo o tym wiecie i czy to rzeczywiście jest uciążliwe? To znaczy my słyszymy. Także nie, tam nikt nie, nam nie uciąża żadnego jest życia. Jeden króciutki temat. Plakaty wyborcze wiszą już o wiele dłużej niż miesiąc. Tutaj widzimy fragmenty pana Liberackiego i innych. Jak Państwo myślicie, czy to powinno być zdejmowane i przez kogo? No jak przez kogo? Przez, no jak to się mówi? Klub tego. Czyli ci, którzy rozwieszali. Ci, którzy rozwieszali, powinni mieć termin jakiś tam na ściągnięcie tego, tak? Podobno ulicami Myśliborza o 4 rano jeździ zamiatarka. Ja tego nie słyszałem, bo mieszkam na peryferiach. Czy to prawda, taka zamiatarka, która zamiata ulicę i bardzo hałasuje i podobno przeszkadza mieszkańcom spać? Czy pan coś o tym słyszał? Dla mnie to nie przeszkadza. Aha. Niech ona lepiej zamiata, jak mają ludzie miotło zamiatać. A komu to przeszkadza, to niech sobie te watę. Zatyczki w aptece kupić. Tak jest. I druga sprawa, tutaj jak pan widzi, trochę nam samochód zasłonił, ale mimo wszystko widać, ciągle jeszcze wiszą plakaty. Między innymi te plakaty wyborcze, chociaż od wyborów już upłynęło o wiele więcej niż no miesiąc. Nikt tego nie zdejmuje. Pańskim zdaniem, kto powinien się tym zająć, żeby te plakaty... Moim zdaniem to MPK. Mi się tak zdaje, nie? No nie wiem, czy dokładnie ja mówię. Nie, ja też nie wiem, dlatego próbuję się dowiedzieć właśnie. No mi się zdaje, że to porządek miasta, no to MBK. Niektórzy twierdzą, bo ja już pan jest kolejną osobą, którą pytam, niektórzy twierdzą, że to powinni te plakaty zrywać ci, którzy je przyklejali, że po prostu sztab wyborczy jakiegoś. No ale polityka... posłuchaj pan grzecznie, ja tam mówię, nie grzecznie odpowiadam. Tak. Po to się płaci MBK-owi, żeby on o porządek dbał, a nie tam kto tam nakleja. Tak. To MBK powinien. Ja się później zorientuję, bo ja też szczerze mówiąc nie wiem, tak próbuję się dowiedzieć. Na koroniu ludzie, niech oni najmą jeszcze 10 ludzi czy 20, po co ma każdy kurwa pieniądze żebrać?
zapłacą, będą robić to, nie? Bardzo rozsądny punkt widzenia. No. Dziękuję panu. Czy pani wie coś na ten temat, jakoby o 4 rano w dni robocze jeździła taka zamiatarka po ulicach Myśliborza, nie, która hałasuje? Bo ja z Lipian jestem, ale więc u nie was wiem. Nie ma czegoś takiego. Nie, nic nie ma takiego. I druga sprawa, ale to dotyczy i Lipian, Myśliborza, wszystkich miast, miasteczek. Tak jak pani widzi tutaj po mojej prawej stronie, na wprost pani są plakaty jeszcze ciągle z tych wyborów, które były bardzo dawno temu. Jak pani sądzi, kto powinien zająć się usunięciem tych plakatów? No Myśliborz, gmina, no nie wiem. Czy u was też coś takiego jest, że nie, jeszcze nie ma. Nie ma, nie ma. A czyli u was te służby działają sprawniej niż Myśliborz? Tak. Ja mam tylko jedno krótkie pytanie na temat takiej zamiatarki, która jeździ po Myśliborzu o 4 rano. Tak mieszkańcy zgłaszają między innymi w naszej telewizji, że o 4 rano ulicami Myśliborza jeździ taka zamiatarka, która zamiata i że hałasuje. Czy pan sądzi, że to jest dobra godzina, właśnie ta 4 rano, czy może to jakoś przesunąć? Jakie pan ma zdanie? Przesunąć, bardzo. Na późniejszą porę? Na późniejszą, tak, bo to samo wstaje i tego. Rozbudzają mnie, co nie, i ten. Później już brak snu. No właśnie. I ten, no. I dzieci się budzą. I... No nie, po prostu trzeba by było zmienić godziny, co nie, tego zamiatania. Bo to niech od 6 gdzieś już by jeździli, co nie. Sklepy o 6 otwierają, co nie, a oni, kurde, zapieprzają. Wiem, że to przeszkadza w tym. Może później w ruchu ulicznym, co nie, ale... Ale już ten ruch też jest jeszcze taki, bo jest niewielki. Pan jest kolejną osobą, która tak mówi. Jeszcze druga sprawa. Jest ciągle w Myśliborzu tutaj za pana plecami, ale w wielu miejscach Myśliborza ciągle jeszcze wiszą te plakaty, które powinny być dawno temu zdjęte. Mówię o plakatach wyborczych. Tak. Jak pan sądzi, kto powinien zająć się usuwaniem tych plakatów? Znaczy ten, kto je rozwiesił. Ten, kto je rozwiesił, co nie, i tego. Czyli jakiś sztab wyborczy jakiegoś polityka, tak, rozwiesza, tak, oni tak. I dlatego przecież to jest odpowiedzialność polityczna, co nie, za to, że oni to wywieszają. To jeszcze na czyimś płocie. Tak. To dlatego powinni to zdjąć po kampanii wyborczej. Tak, tak. No to też jest kolejna podobna opinia na ten temat. Bardzo panu dziękuję.